przesadziła. Karetka już tu jedzie. Moi drodzy, z tej strony Bartek Bart Jakubczyk oraz Mariusz Maniek-Dziarmaga, czyli Fighting Games Challenge, a naszym gościem dzisiejszym będzie Lidia Sobieska, czyli pani premier z Tekken 7, a tak naprawdę Aleksandra Nowicka. Dzień dobry. Cześć Olu, słuchaj, bardzo się cieszę, że do nas przyszłaś, że możemy dzisiaj porozmawiać. No i że będę miał okazję rozmawiać z premier, z panią premier Polski. Także... To się rzadko zdarza. To prawda, to prawda. Takie audiencje mieć. Muszę wygrać w imię wszystkich Polaków. Temat Tekena jakby oczywiście chciałem przegadać, ale stwierdziłem, że zamiast mówić tylko o Tekenie, żeby mówić tylko o grach, chciałem podejść tego na takiej zasadzie, żebyśmy zobaczyli, kim ty w ogóle jesteś. Znaczy, poza tym, że oczywiście widzimy. Ponieważ, no, troszeczkę szukałem na twój temat i powiem tak, przeszukałem Wikipedię, Dubbingpedię, Filmweb, wszelkiego rodzaju wywiady, które mi wpadły w ręce. I jeżeli chodzi o film, pierwsza wzmianka, jeżeli dobrze pamiętam, chyba rok 2014, bo ty w 2013 kończyłaś szkołę i w 2014 zdałaś kurs, prawda? Znaczy kurs, licencję. Nie. To znaczy tak, zdałam egzamin eksternistyczny w ZASP-ie. Tak, no to, tak w sumie od razu po szkole. I pierwsza wzmianka, jeżeli chodzi o film, jest właśnie z roku 2014. Ale co jest ciekawe, pierwsza wzmianka, jeżeli chodzi o dubbing, jest z roku 97. I tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, ty się urodziłaś w 1990. Tak. Więc mam duży znak zapytania. To ja już się poprawię, ponieważ chodzi chyba o Pokémony. Tak jest, chodzi o Pokémony. To jest po prostu okres czasów, od którego do którego one powstawały, a nie kiedy ja zaczęłam. Okej, okay. Wszystko jasne, bo powiem szczerze, Mariusz, nie wiem jak ty, ale jak, to znaczy nie żeby to było niemożliwe, bo mamy nieraz sytuację, gdzie dzieci faktycznie czy występują w filmach, czy dubbingują, no ale jednak 7 lat to jest bardzo młody wiek. A teraz już zaczynają tak, więc znaczy teraz dzieciaki grają. Ja co prawda jestem z Torunia, więc nie mieszkałam w Warszawie, więc no, moi rodzice nie wieźliby mnie na dubbing do Warszawy. Okay. Ale nie, to jest już normalne, że dzieci grają. No dobrze, a w takim razie kiedy zaczęłaś? Ja zaczęłam w 2014 roku? Czyli faktycznie, 14, czyli faktycznie jak film był po raz pierwszy. Tak. Ponieważ byłam w Krakowie na warsztatach dubbingowych i tak naprawdę dzięki nim pojawiłam się pierwszy raz za mikrofonem przy okazji Strażników Galaktyki. Okej, okay, widziałem wpis o tym i właśnie to było moje drugie pytanie, co było pierwsze, ale skoro już wiemy, co było pierwsze, to w ogóle jak wyglądały twoje początki? Wiem, że Strażnicy Galaktyki, szkoła filmowa, no, zdanie egzaminu i co później? No bo wiadomo, że trzeba jakoś raczkować te pierwsze kroki robić, co nie? I jak te pierwsze kroki wyglądały u ciebie? Wiecie co, to jest... To jest tak, że po prostu łapałam się akurat tego, co było. Bardzo... Kocham pracę głosem, więc zawsze chciałam to robić. Jak dowiedziałam się o warsztatach, no to od razu poleciałam. No i jak już raz zaczęłam, to później zaczęli mnie brać do kolejnych rzeczy. I fakt, że początki były takie bardzo powolne, tak naprawdę od jakichś 2 lat, 3, to wystartowało tak już, no leci. Dużo się dzieje. A poza tym też jakieś spektakle robiłam. No właśnie, bo ja czytałem, że ty występowałaś na deskach teatru, że można było ciebie też tam spotkać. Nie wiem, czy jeszcze można. No, generalnie teatr sam lubię, więc mam nadzieję, że tak. Aktualnie nie, więc niestety rozczarujecie. Ale chociaż... powiedzmy, że to jest problem związany z COVID-em, a jeszcze będzie można cię zobaczyć. Pewnie, że tak, oczywiście. Czasem uda się zobaczyć mnie w klubie komediowym. Co prawda teraz odmrażamy wszystko, więc to tak powolutku. Ale ty mi chcesz powiedzieć, że ty bawisz się w stand-up również? Nie. Okay. Absolutnie nie w stand-up.
Trochę się bawiłam w impro, miałam nawet swoją grupę, jej ekscelencja. Myślę, że jeszcze uda nam się kiedyś wystąpić z dziewczynami. Super, to jak będziecie na scenie, to ja poproszę od razu o informację, to przyjeżdżam. Dobra, oczywiście. A w klubie to raczej rzeczy napisane. Tania Rewia to jest taki ulep różnych mini sketchy, scenek, piosenek, wierszowanych, niewierszowanych. Bardzo ciekawa rzecz, zabawna. Polecam. To może kiedyś będę miał okazję w takim razie. Okej, czyli rozumiem, że no, droga raczej taka klasyczna, jeżeli chodzi o to przejście, ale trochę już w tym siedzisz i mimo, że mówisz, że no, kochasz grę głosem, także gratuluję, bo to jest cudowna sytuacja, kiedy możemy robić coś, co się kocha. No wiem sam po sobie, bo częściowo również mogę robić to, co kocham i czerpać z tego jakieś korzyści. Natomiast nie miałaś nigdy takich momentów, że masz dość, ale czy to dubbingu, czy aktorstwa, czy czegokolwiek, nie było takiego momentu u ciebie? Wiesz co, nie. Moja mama jest aktorką, więc ja od zawsze wiedziałam, że to jest strasznie trudny zawód i wymaga tak bardzo silnej woli. Więc były momenty, kiedy oczywiście nie było pracy, nie było za co żyć, więc trzeba było robić co innego. Ja pracowałam jako kelnerka i wiele robót miałam takich. Tą kelnerką to powiem szczerze, że jakby zupełnie mnie nie zaskoczyłaś, bo to jest chyba najstarsza hollywoodzka historia, prawda? Że jest aktor, który pracuje jako kelner, kelnerka, no i w końcu się wybija, tak? I udaje mu się dotrzeć do tego wzgórza, tak? I być gwiazdą, czego tobie oczywiście również życzę. Nie dziękuję. Olewamy więc sztuczną skromność. Jak ktoś dobre życzenia składa, to jak najbardziej brać i to garściami. Pewnie, że tak. Wiesz co, ale ja kocham ten zawód, więc nie chcę z niego rezygnować, nigdy nie chciałam. Wiedziałam, że w pewnym momencie po prostu coś tam zatrybi i już dalej pójdzie, tylko trzeba na to zapracować. Dokładnie. I to też robię. To super, bardzo się cieszę. A skoro twoja mama była aktorką, to zakładam, że pewnie gdzieś tam od wcześniejszych lat cię przygotowywała, tak? O nie, to tak nie wygląda. Okay. Tak nie działa? Jak nie, to było u ciebie w takim razie? A to zawsze jest tak, że jak mama albo tata jest są aktorami, no to mówią, że do dziecka nie bądź aktorem, nie idź tą drogą. U mnie było podobnie, ale wiedzieli, że no nic na to nie poradzą po prostu. Jezu, no to co cię skłoniło, skoro mama, skoro tata, skoro rodzina ci mówi nie, a ty i tak uparcie chcesz, co było u ciebie takim katalizatorem w takim razie, że stwierdziłaś tak, ja chcę to robić mimo wszystko? Znaczy nie to, że oni powiedzieli, że nie, wolno, tylko po prostu powiedzieli, że muszę się przygotować, że będzie ciężko. Okej. A wiesz co, no mama aktorka, więc od dzieciaka byłam wychowana w teatrze. Latałam, bawiłam się za kulisami, oglądałam każdy spektakl, próby i się zakochałam po prostu. A z kolei tata artysta plastyk, więc ja naprawdę nie mogłam zostać matematykiem, a nie kim takim. Nie no, rozumiem. Plus faktycznie to wejście za kulisy, za kurtynę jako dziecko, no to też są fajne emocje na pewno. Jasne. No to w sumie się nie dziwię. W sumie się nie dziwię, że się uparłaś i stwierdziłaś, ja chcę to robić. No dobra, to w takim razie wiemy, co u ciebie było takim czynnikiem zapalnym. No to może takie klasyczne pytanie, no myślę, że chyba każdy ma coś takiego w sobie, bez względu na to, czy tą ścieżkę wybiera, czy nie. Może bardziej w dubbing, czy są jacyś tacy aktorzy faktycznie dubbingowi, którzy bardzo ci się podobają, albo na których się wzorujesz, może mają jakąś taką ciekawą technikę, wiesz, mówienia, grania głosem, modulowania, wiem. Wiesz co, znaczy wzorować nie wzoruję się na nikim, bo uważam, że każdy musi być sobą.
Więc absolutnie nie chciałabym nikogo naśladować. Oczywiście, że mam znajomych, kolegów, koleżanki, którzy mają wspaniałe głosy i możliwości. Jest ich od groma i wolałabym nie wymieniać, ponieważ jak o kimś zapomnę, to będą baty po prostu. Ale nie, to spokojnie, to tylko między nami. Ja nikomu nie powiem. Mariusz, ty też nie, co nie? Nie, ja też. Nie, to ja tylko między nami, naprawdę. Nie, Ola, nic, kompletnie. Nikt się nie dowie, spokojnie, możesz mówić śmiało. Nie, słuchaj, tak wiesz, nie, to jak... Ja, jak koledze po prostu, śmiało. No, żeby nikt się nie był pokrzywdzony. No. To ja tak... Boberka oczywiście. A, no oczywiście. No, nawet powiedziałam mu kiedyś, że jak już będzie miał dość Kaczora Donalda, ponieważ od dziecka ćwiczę sobie Kaczora Donalda, to ja jestem następna. No okej, okay, dobra, odważne, ale trzymam kciuki. Może Boberek faktycznie już w pewnym momencie nie da rady. Powiem ci, że pierwsza myśl u mnie, jak myślę o Boberku, to jest czerwony bez spodni z krowej kurczaka. Ach, diabeł. Tak jest, tak. Oj, jest. Tak. To jest pierwsza myśl i w ogóle on występował w tylu rolach, on ma tak bogaty dorobek, że mi jest ciężko w ogóle uwierzyć, że on jeszcze potrafi dodatkowe głosy z siebie wyciągnąć. To jest niesamowite. Jest mistrzem, to prawda. Hmm? Ale jest dużo jest Lidka Sadowa, która jest świetną dziewczyną, świetną aktorką dubbingową. I na pewno też słyszeliście ją w wielu, wielu rolach. Ojejku, nie, no nie chcę wymieniać, bo po prostu jest naprawdę ich bardzo dużo i każdego podziwiam za co innego i każdy ma swój też ciekawy głos, więc nie da się tak chyba. Nie no, wszystkich przecież oczywiście nie zadowolimy tutaj, ale wszystkich zadowolić się też nie da. To może coś takiego praktycznego. Powiedz mi, bo to jest jakby, ja się w ogóle zastanawiam, jeżeli chodzi o wejście w rolę, ale z punktu widzenia dubbingowego. Czy są jakieś takie, nie wiem, podstawowe ćwiczenia, czynności, które wykonujesz, żeby się przygotować? Bo ja pamiętam, jak kilka lat temu oglądałem wywiad z Morganem Freemanem i on to później powtarzał jeszcze w kilku wywiadach, jeżeli chodzi o niego, że na pytanie, skąd on bierze ten swój głęboki głos, który jest bardzo charakterystyczny, nie wiem, czy jest ktoś na tej planecie, kto by nie znał jego głosu, być może są, współczuję, w każdym razie on mówi, że poza tym, że no ma taki instrument, jaki ma, to ziewa, zawsze ziewa, bo to mu rozciąga struny głosowe. To jest takie ćwiczenie, to prawda, znaczy trik taki, no nie wiem. Jak zwał, ale właśnie masz coś takiego u siebie w pracy, że wiesz, że na przykład masz zagrać postać, która ma mieć wyższy ton i coś konkretnego robisz, albo niższy? Czy to jest tylko modulacja u siebie, wchodzisz i z kopyta jak strzeliło? Wiesz co, jeżeli wiem, że mam dużo do nagrania, to staram się przed robić sobie w domu jakieś rozgrzewki dykcyjne, właśnie emisyjne, ale to też nie jest tak, że przygotowujesz się do jakiejś konkretnej roli, no bo często jest, że dzwonią do mnie, dobra, mam jakieś nagranie, nie wiem jaka to będzie postać, czasem to jest parę epizodów różnych, więc na miejscu po prostu sobie zmieniasz i próbujesz, a jak już masz jakąś rolę, którą nie wiem, wygrasz, to mniej więcej no, zapamiętujesz to, co zrobiłeś za pierwszym razem i już lecisz, no, z kopyta. Okej, czyli po prostu lecimy na żywioł i jak wyjdzie, tak wyjdzie. Kilka prób i patrzymy, co jest najlepsze. Tak. Walcz z honorem! Słuchaj, a mam do ciebie takie pytanie, bo doszukałem się informacji. Chciałem w ogóle cię zapytać o najdziwniejsze rzeczy, które musiałaś dubbingować. Ale doszukałem się dwóch elementów, o które chcę spytać, bo no korci mnie to pytanie. I jedna rzecz, którą musiałaś, bo rzecz, no w sumie rzecz trzeba by nazwać chyba, że dubbingowałaś dźwięk wody. To jest prawda? Tak, byłam płynem. Byłaś płynem, okej. Okay. Jezu, ja nie wiem w ogóle, jak się przygotowywałaś do grania płynu? Z kopyta. A słuchaj, bo pamiętam, że ten wywiad to był wywiad pisemny, więc nie mogłaś tego zademonstrować, ale czy ja mógłbym cię prosić o dawkę, jak brzmi woda w ogóle? Nie, słuchajcie, ona coś krzyczała, tylko tak ona była w takiej fiolce jakiejś, więc tak... Okay.
Jakieś takie dźwięki. O Boże, dlaczego ja to robię? Okej, okej. Dobra. To wodę zostawmy. Wodę zostawmy. Nie chciałbym cię tutaj utopić w tym pytaniu. Natomiast druga rzecz, i podejrzewam, że będziesz wiedziała, o co spytam, ale też dostałem, to znaczy dostałem, doszukałem się informacji, że musiałaś odegrać, udźwiękowić scenę erotyczną. Tak. To też jest prawda. Tylko na jakiej zasadzie to miało działać? Że jakby w sensie faktycznie dubbingowałaś film erotyczny, czy to było coś po boku? Nie, to w ogóle, i tak naprawdę to była moja pierwsza praca w dubbingu. Dobry start. Dobry start, okej. Okay. Dziękuję. Ale wybrałaś, finalnie widzimy, że wybrałaś troszeczkę inny kierunek, prawda? Nie, słuchajcie, to nie był żaden film erotyczny ani nic takiego. To było w serialu po prostu. Była scena w serialu, gdzie facet tam ogląda sobie jakiegoś tam pornuska. Okej, okay. Okej. Okay. No i trzeba było po prostu to zrobić, no więc... Praca więc jak ja praca. Tam coś dograłam. Po niemiecku. Okej, okay, to, że tak powiem, jeszcze bardziej gdzieś pobudza moją wyobraźnię, ale jedyne pytanie dodatkowe, które mam do tego, ile podejść? Bo a nie, to za pierwszym razem. Aha, czyli prosto z mostu w ogóle. Ja podejrzewałem, że może było tak, że wiesz, po prostu... Oglądaliśmy, analizowaliśmy to. Aha. Nie w tą stronę. Myślałem bardziej, że po prostu śmiech cię mógł rozbrajać podczas pracy i musiałaś się wyłączyć i kilka podejść zrobić, bo to by było całkowicie naturalne. No ale widzę, że tu od razu patrzysz. Seks, okej, okay, nie ma problemu. Aleksandra Nowicka, jadę z ja tematem. Jestem zadaniowa po prostu. Ewentualnie po zakończeniu umieram gdzieś na podłodze ze śmiechu. A masz takie momenty, że faktycznie po nagraniu wychodzisz i gdzieś to w tobie siedzi, że musisz odreagować? Wiesz co, zdarzają się oczywiście takie bardzo wymagające, trudne dubbingi. Nie wiem, czy muszę to odreagować. W sumie nie, chyba nie muszę tego odreagować, bardziej jestem po prostu, czuję, że tak wszystko schodzi, no bo wchodzisz do studia i jednak jest ta adrenalina, więc jesteś cały czas w gotowości. Czasem przez, no ostatnio na przykład nagrywałam przez 6 godzin, w sumie 7, no ale 6 jedną postać. I była to trudna praca, ale póki nie zeszłam z Delka, to było wszystko, wiesz, pełna energii. Byłaś i tak w transie dalej. Po prostu. Tak, byłam w transie, byłam tą postacią, a jak tylko zeszłam, to miałam takie, ojejku, może piwko? No tak, po pracy się należy. Pracy się należy. No ja wtrącę tak na szybko, bo mi takie pytanie od razu podeszło. Jakbyś miała wybrać, co jest najtrudniejsze w dubbingowaniu? Co jest najtrudniejsze? Czy modulacja głosem, czy jakieś inne rzeczy? Dopasowanie do postaci. Co według ciebie jest najtrudniejszą rzeczą do wykonania, jeśli chodzi o właśnie przede wszystkim o dubbingowanie? Jedną, dwie rzeczy, jakbyś mogła podać. Wiesz co... Nie, modulacja nie jest trudna. Trzeba po prostu wejść w tę postać jakby pozostać tą postacią, że nie to, że za chwilę, nie wiem, po tygodniu mam kolejne nagranie, znowu jestem tą postacią i zapominam, więc muszę jednak pamiętać, jak to robiłam. W gruncie rzeczy aż tak bardzo modulować głosem, znaczy nie ma aż tak wielu postaci, no mamy, wiecie, jak gramy ludzki serial, no to w ogóle gramy raczej swoimi głosami. Przy kreskówkach jest trochę inaczej, ale z reguły to też nie jest, nie trzeba po prostu, wiecie, jakichś totalnych zmian robić, chyba że to są jakieś epizody. No nie mam może też takiej roli jeszcze, która by totalnie odstawała od mojego głosu. Miałam na przykład jedną taką ze Strażniczek Tęczy. Podejrzewam, że nie widzieliście. Nie. Ale już chcę. To powiem ci szczerze, że już oglądam. Jak tylko skończymy, pierwsza rzecz, którą dzisiaj zobaczę. A to polecę parę jeszcze innych. Okej. Okay. Będziesz miał na długi weekend od razu. Przyda się. Ale tam na przykład
przez to, że ta strażniczka dość wysoko mówiła, jeszcze takim spłaszczonym głosem, więc jeżeli nagrywasz przez dłuższy czas, to po prostu no, musisz kontrolować to, żeby nie puścić, żeby nie odpuszczać, ten głos się jednak męczy. Więc może to jest odpowiedź na to pytanie. Ale no najtrudniejsze jest to, żeby po prostu mówić prawdę. Okej, okay. To może w życiu trochę. Ja bym miał dodatkowe pytanko właśnie o tego, o czym mówiliśmy. W takim razie, jak masz taką długą sesję, to nieważne, czy tutaj mówimy o kinie, powiedzmy, graniu klasycznym, czy mówimy o dubbingowaniu. Zdarzyło ci się czasami po długiej sesji po prostu nie wyjść z roli i nagle się okazuje, że jesteś wśród znajomych, a ty dalej masz jakieś takie naleciałości i po jakimś czasie się orientujesz, albo nie daj Boże, ktoś ci mówi, co nie, że odgrywasz jeszcze czyjąś rolę. Wiesz co, myślę, że tu nie chodzi o dubbing, ja po prostu na życie taka jestem, że tutaj daj troszeczkę, daj tutaj tego, albo o, wuja teraz zakręca, nie wiem, cokolwiek, okay, co ja dobra. W ogóle mówię, więc ja na życie sobie bawię się głosem i mam parę postaci. Załatwię to jeszcze przed obiadem. Ale powiedz mi, jakby odchodząc na chwilkę odchodząc w ogóle od kwestii aktorstwa, powiem ci, przeglądałem twoje profile w social mediach i no, dużo czasu spędziłem na Instagramie. Kwestia tego, że tam jest naprawdę sporo rzeczy, tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie było dużo, jest jak najbardziej ładny. Bardzo interesuje fotografia, bo tak to można wywnioskować po niektórych ujęciach. Doszukałem się informacji, mógł rozbrajać podczas pracy i kilka podejść. Jeżeli nagrywasz więc dłuższy czas, po prostu... Który. Pamiętam jedno takie zdjęcie odnośnie architektury, które... Być sobą. Mhm. Więc... Mi się naprawdę podobało, ale pamiętam jedno takie, które miałaś... Oczywiście, że mam znajomych kolegów, koleżanek. Chciałaś to robić, bo było otoczone z czterech stron właśnie blokami, że wyglądało jakbyś z takiego kwadrata, z takiego tunelu, właśnie patrzyła się na niebo. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, bo tam, mówię, jest masa... O, proszę. To w Toruniu akurat. To w Toruniu. Mariusz, ty też nie, co nie? W 2014 stałaś kurs, prawda? Kurs, licencja. Kurs, licencja. Tak, zdałam. Egzamin eksternistyczny. To ja tak, Boberka oczywiście. A, no oczywiście. No, nawet powiedziałam mu kiedyś, że jak już będzie miał dość Kaczora Donalda, ponieważ od dziecka ćwiczę sobie Kaczora Donalda, to ja jestem następna. Nie występował. Mianowicie koty. Ja mam do ciebie takie pytanie. Ola, czy ty jesteś kociarą? Jestem kociarą na maksa. Jezu, aż tak? Oczywiście. To jest niesamowite. Jest mistrzem, to prawda. Ale jest dużo. Jest Lidka Sadowa, która jest świetną dziewczyną. Coś takiego praktycznego. No ale to okej, okay, w takim razie fotografia. Ale jeżeli chodzi o fotografię, czy coś jest więcej, czy to jest tylko takie hobbystyczne... Nie chciałbym tego zbyt zaniżyć ewentualnie, ale takie hobbystyczne bawienie się faktycznie dla samej siebie, faktycznie Instagram, czy coś więcej z tym robisz? Wiesz co, kiedyś zajmowałam się, to tak brzmi dumnie, ale no powiedzmy, zajmowałam się fotografią, robiłam sesje, miałam nawet parę wystaw, większość w Toruniu, ale też w Warszawie jedną nawet miałam. To super, pogratulować. Dziękuję. Wtedy zajmowałam się portretami, zwłaszcza ludzi starszych, miałam taką serię bezdomnych, ludzi z Monaru. No, taką tak. Lekko nostalgiczno-depresyjną toń chciałaś uderzyć, zakładam, tak? Czy to... ja. Dała ty, okej. Okay. Zakładam, że elementy szarości, czarno-bieli w ten koloryt. Różnie. A to potrafi robić. Potrafi robić ciekawy klimat. To akurat fajnie. Może kiedyś się jeszcze gdzieś tam z takimi pracami spotkam u ciebie. Kto wie, no może będziesz kontynuować. Najprzyjemniejsze w tym wszystkim było poznawanie historii tych ludzi, bo bardzo często na przykład jak byłam w domu spokojnej starości, to jak mnie nagle, jak w sensie robiłam komuś zdjęcie, to historię słyszałam no niesamowite. I to jest super. W fotografii chodzi o spotkanie z drugim człowiekiem. No chyba, że później już tak robisz właśnie architekturki czy naturę. Jasne. To już jest inne obcowanie z czym innym, ale
Ale tak, i kiedyś też zrobiłam jakieś tam parę reklam, ale no, nie można mieć wszystkiego, słuchajcie. Nie można robić wszystkiego, trzeba się skupić na konkretnych rzeczach, a przy okazji teraz już jest fotografia moim hobby i sprawia mi po prostu przyjemność. To super, to trzeba pielęgnować. No okej, fotografia fotografią. Wróćmy w takim razie do filmu. To chyba, tak mi się wydaje z tego, co przeglądałem, jeżeli się mylę, to błagam cię, popraw mnie. Tylko nie bij ewentualnie, co nie? Wiesz, no. Albo nie za mocno. Nie złość, nie złość. Tak, nie, bo ty wystąpiłaś w filmie Patryka Wegi, gdzie zastąpiłaś Katarzynę Zawadzką. I jeżeli dobrze kojarzę, to jest twoja największa dotychczasowa rola, prawda? Tak, to prawda. Okej, okay, a powiedz mi, znaczy zakładam, życzę, żebyś w tych większych filmach jak najbardziej oczywiście grała, ale biorąc pod uwagę, że to był taki dość duży przeskok, to takie podwójne pytanie. Z jednej strony faktycznie, czy to było bardzo duże wyzwanie dla ciebie, bo przejrzałem specjalnie jeszcze film, no, grałaś jedną z głównych ról, to jest jedna rzecz, a druga, jak w ogóle udało ci się trafić? No poza takim oczywistym, że musiałaś przejść casting, no bo to jest oczywiste, tak? Ale jak to się stało, że akurat, że ciebie tam widzimy? Słuchaj, no to jest wybór reżysera, więc po prostu chcieli mnie, pasowałam. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. You win. Dziękuję. Chciałbym się dowiedzieć, czy coś się zmieniło właśnie po tej dużej roli u ciebie, czy gdybyśmy na szali postawili dubbing i aktorstwo, coś się zmieniło, czy faktycznie aktorstwo zaczęło cię bardziej cieszyć, czy jednak tak jak mówiłaś przed chwilą, mikrofon to jest to, co najbardziej uwielbiasz i ty faktycznie się widzisz jako aktorkę dubbingową? Znaczy, kocham dubbing, ale to nie znaczy, że nie kocham grać. Okej. Okay. Więc tutaj to się równoważy. A ten film, no, to było naprawdę trudne i duże wyzwanie, ponieważ miałam po prostu bardzo mało czasu na to, żeby się do tego przygotować. Więc jestem z siebie dumna, bo dałam radę. Również gratulujemy. Gratulujemy, tak jest. To robię dla swojego kraju. Skoro nie wiesz, jak trafiłaś do filmu Patryka Wegi, to może wiesz, jak trafiłaś do Tekena? Przez casting. Przez casting, no oczywiście, bo byłaś najlepsza, jak najbardziej. Ale ja się zastanawiam, bo często, jeżeli mówimy o takim klasycznym aktorstwie, te castingi są bardzo często na kilka etapów podzielone. Jeżeli mówimy o dubbingu, tutaj nie wiem, możesz nam oczywiście podpowiedzieć. No i czy w Tekenie też tak było, że ty byłaś, miałaś podzielony ten casting na etapy? Czy w ogóle wiedziałaś, kto jest inny, wiedziałaś, z kim rywalizujesz na zasadzie, a jej wyłączę mikrofon, nie będzie, a ja powiem i tak dalej, wiesz, czy miałaś tam jakiś kontakt większy, czy to było naprawdę tak bardzo hermetycznie? Wiecie co, nie, w dubbingu jest tak, że po prostu reżyser zaprasza cię na casting, jeżeli uważa, że pasujesz i nagrywasz próbkę i ta próbka po prostu leci gdzieś tam. Do Japonii w tym wypadku. Do Japonii w tym wypadku, tak, hej. A, hi, Sodes. No i tam oczywiście tekenowy bóg Katsuhiro Harada, który to będzie taki żart dla tekenowców, czasami błogosławi, czasami karze, no to wiemy jak to czasami wygląda i on później decyduje. No zakładam, że tam grupa ekspertów siedziała i to wszystko było przesłuchiwane, prawda? No okej, ale w takim razie dobra, wysyłasz próbkę i masz pierwsze info. Musiałaś coś dogrywać, musiałaś robić coś więcej? Czy była od razu informacja, słuchaj, przesłuchaliśmy cię, jesteś nasza? Byłam ich. Przynajmniej na tą robotę. No i super. To w takim razie no nic tylko pogratulować, że za pierwszym strzałem, że tak kolokwialnie powiem, się udało, bo wydaje mi się, i znowu poprawnie, jeżeli się mylę, że po takim jednym samplu, po takiej jednej próbce, którą wysyłasz, chyba ciężko od razu się dostać. Czy to jest raczej norma, jeżeli chodzi o dubbing? Nie, to jest raczej norma, bo nie wiem, jak masz jakiś serial, to grasz jakąś scenkę, więc to nie jest próbka głosu, dzień dobry, nazywam się Aleksandra Nowicka, chciałabym zagrać to i to, tylko po prostu już pod tę postać
no, próbujesz i kreujesz ją sobie tam w głowie, tak. Kreujesz sobie ją głosem i już wysyłasz coś, co w twojej głowie wydaje się być tą postacią. Tak, 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 dokładnie tak. Więc no więc widzą już do obrazka często i czy to się klei, czy to się nie klei, czy to pasuje, czy to nie pasuje, więc myślę, że to tak nie ma sensu na wiele etapów. No i u ciebie ewidentnie wtedy się to kleiło. Kleiło się. No i super, to jak się klei, to super. Ja ci życzę jak najwięcej kleju w życiu. Znaczy, wiesz o co chodzi. Jasne. Dobra, no to w takim razie sam proces, jak to wygląda, bo jeżeli chodzi w ogóle o dubbing do gier, raz, że specjalnie jeszcze na nasze dzisiejsze spotkanie troszkę poszukałem, a dwa, że przez całe życie jako osoba, która no, jest zafascynowana samym rynkiem gier wideo, nie jeden dubbing widziałem, choć zazwyczaj widziałem te takie najbardziej, powiedziałbym, skomplikowane, gdzie mamy motion capture, czyli jesteśmy ubrani w strój, mamy pełno tych kuleczek na sobie, które mają łapać, mamy podpięte mikrofony, gdzie cała postać jest grana, czasami są ludzie zamykani w studiu i chyba taka, wydaje mi się, najcięższa wersja, gdzie dostajesz informację, słuchaj, zagraj taką osobę, nie masz żadnego kontekstu i musisz po prostu walić do mikrofonu to, co ci się wydaje, co często niestety w grach wychodzi różnie, bo choćby w polskich dubbingach możemy często zauważyć, gdzie mamy na przykład dobrego aktora czy aktorkę, ale grają zbyt teatralnie, bo nie znają kontekstu i to wygląda sztucznie później, co nie? Więc zastanawiam się, jak to u ciebie wyglądało w tym aspekcie. Wiesz co, to też zależy od produkcji. Oczywiście reżyser jest od tego, żeby powiedzieć, kto to jest, jaka jest ta postać, ale wiem, o czym mówisz, jak są na przykład jakieś komendy rzucane, no to te komendy są rzucone w tak różnych momentach w grze, że ja nie widzę tej gry, nie mam pojęcia, co tam się dzieje, więc jedyne co jest, no to czy to jest, nie wiem, takie pilne, czy to jest ostre, czy to jest delikatne, spokojne, to jest w sumie cała wytyczna i mniej więcej naturalnie i dość też neutralnie, znaczy neutralnie, może to nie jest to słowo, no ale tak, żeby pasowało, starasz się to nagrać. A przy grach takich, gdzie jest jakaś fabuła, no to reżyser ci mówi, okej, słuchaj, nie wiem, jesteście w barze i ty go nie lubisz, więc już wiem, jak go nie lubię, czy go lubię, to jest podstawowa informacja. A to jest dokładny opis. To powiem szczerze, to normalnie jakby rysopis na policji podawać. To był taki człowiek i on mnie ewidentnie nie lubił. I dostajesz zdjęcie od razu, co ja, Polaroid wyskakuje. To jest to. Tak, to on, oczywiście. Jak najbardziej zgadza się. No, to takie pytanie w takim razie, jeżeli chodzi o Litkę, bo Maniek, nie wiem jak ty, ja przynajmniej odbieram, że raczej to jest popularna opinia. Sama Litka, ona jest dość agresywna, jeżeli chodzi o Tekana i nie mówimy tu o gameplayu, tylko mówimy tutaj właśnie o komendy, więc zastanawiam się, więc jak to u ciebie wyglądało, że na przykład stoisz i przez pół godziny krzyczysz na przykład hi albo os i patrzą, który sample z pół godziny wejdzie w końcu? Tak to wyglądało. Troszkę współczuję, bo gardło musiało dostać po sobie w takim razie. Na szczęście umiem nie na gardle takie rzeczy, więc z przepony wszystko. Tak, tak. Ale tak, no tak to wygląda, że po prostu nagrywałam parę wersji jakiegoś okrzyku i już wybierali. Co im najbardziej pasuje. Zresztą byliśmy na łączach z Japonią, co było bardzo ciekawe, bo no, choćby właśnie wymowę takiego os trzeba było mi, znaczy pokazać, powiedzieć. Zademonstrować w jakiś sposób, jasne. Tak. Więc była, demonstrowali, ja powtarzałam parę razy, oni mówili, dobra, no to trzecie, albo drugie, no to i to pierwsze. Trójkę, panie, trójkę wybierz w tą stronę. Dokładnie. No tak, tak to wyglądało. A cały proces ile mniej więcej zajął?
Tak, wiesz, pi razy drzwi, bo tu wiadomo, że nie będziemy dokładnych godzin, żebyś mi jeszcze pokazała na zegarku, bo to nie o to chodzi, ale jestem ciekaw, ile zajmuje, bo tam de facto nie było wcale dużo tekstu do nagrania, no bo tam masz dwa teksty na wejście postaci, dwa teksty po walce, jeden ten standardowy i chyba coś jeszcze tam jest. Tam było chyba sześć dialogów plus reszta to są okrzyki, więc jestem ciekaw, jak to się wydaje, może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest dość mała ilość. A ciekaw jestem, ile czasu to zajmuje, aż powiedzieli, ok, mamy to, kończymy nagranie. Wiesz co, z tego co pamiętam, to nagrywaliśmy około 3 albo 4 godzin. O, to w sumie okej, myślałem, że 2-3 dni, że to jeszcze właśnie... Nie. Nie, tak jak mówisz, tam nie ma tego aż tak dużo, więc no nie musieliśmy tego rozwijać na parę dni. No to tyle dobrze, bo ja już myślałem, że może coś na zasadzie takiej, że nagrywacie, to leci, oni przez tydzień się zastanawiają, ty musisz później wracać. No. My mieliśmy właśnie, o to chodzi, że byliśmy cały czas w kontakcie z nimi, więc oni na bieżąco wybierali i konsultowaliśmy z nimi wszystko, więc dlatego też może tak szybko poszło. No, może tak, ale to z drugiej strony też świadczy o posłodze troszeczkę, to świadczy o talencie jak najbardziej, bo to skoro wiesz, jedno podejście, 4 godziny mamy z głowy. Aj, mów dalej. Karmnie, jeszcze jestem głodna. To super. Wiem, bo też wyszukałem tą informację i chciałem się spytać, jak to wyglądało, że twoje usta, co uważam za bardzo taki subtelny i bardzo miły gest, zostały podarowane właśnie Lidii Sobieskiej, że Lidia ma twoje usta i powiem ci, że po tym jak tą informację dostałem, to szczerze włączyłem Tekena, włączyłem Instagrama, patrzę, kurczę, zgadza się, faktycznie jest. Potwierdzam. Była ustawiona po prostu kamerka podczas nagrania, zbliżenie na moją twarz, na moje usta i tak narysowali. No już nie wiem, jak tam to sobie przynosili. W każdym razie jestem dumna, mam swoje usta w grze. Jasne, ale to jest chyba takie bardzo przyjemne. No powiem szczerze, że jak jakiś element w grze by zawarli, to... No nie sprzedałaby się, ale na całe szczęście, jeżeli chodzi o element twój, który umieścili, to widać, że takie sprzedaje się dobrze. Zresztą sama Lidka jest dość popularna w kraju i dość lubiana. Także ja jestem w ogóle zadowolony. Ja też nią grałam. Właśnie i chciałem przejść na takiej zasadzie, bo wiem, że ty nie jesteś taką wielką gamerką. Wiem, że to jest u ciebie raczej sporadyczne, bo jeżeli dobrze pamiętam, ty lubisz tabletopy. To jest w tą stronę, jeżeli chodzi o twoją pasję. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to czasem. No i właśnie miałaś jakieś takie dziwne uczucie, kiedy wzięłaś Lidkę i słyszysz tam siebie? Wiesz, wciskasz i tak dalej, ona leci, szaleje na ekranie, a ty myślisz, Jezu, co ja wyprawiam? Wiesz co, jak weszła Lidka, to mój przyjaciel, który ma właśnie Playeka, to zakupił, zaprosił wszystkich, całą ekipę. No i był pojedynek, Lidka na Lidkę. Cały wieczór z Lidką po prostu. Tak. Nie no, to było śmieszne, to takie przyjemne jest. Po pierwsze, ja sobie nie wiem dlaczego, ale tak bardzo późno do mnie dotarło, że ja będę premier Polski. No, słuchaj, masz kota w końcu. Dokładnie. Więc jak się ten cały młyn nagle zaczął, było bardzo przyjemne uczucie po prostu. Móc się usłyszeć i się z sobą tam ciupać. Więc super. To na pewno. Miłe. A miałaś coś takiego, i tutaj jakby spytam o całokształt twojej kariery, czy miałaś coś takiego, czy to w Tekenie właśnie, czy w ogóle, że znajomi bądź obce osoby, które gdzieś tam po prostu cię kojarzą, mówiły, a powiedz to, i w pewnym momencie już miałaś dość, mówisz, Jezu, no dobra, ale masz raz i odczep się. Nie, tak nie miałam. Jedynie czasem jak jakichś znajomych mijałam, to o, witamy panią premier. A to ale super. Tak to nie. No to czym mogę posłodzić? Mówić. Dobrze, to jeszcze podpytam, bo może ktoś będzie ciekawy. Co prawda już ustaliliśmy, że ty z grami to tak średnio, ale umiesz coś więcej wciskać w Tekena, tak kolokwialnie powiem, czy raczej jest to
Chciałem to nazwać jakąś taką luźną ekspresją twoich odczuć poprzez wciskanie guzików, które popadnie. Ja się szybko uczę, więc jak już coś zatrybię, to już później to powtarzam, patrzę, co jest dalej, zresztą są tam podpowiedzi. Jak najbardziej. Więc staram się grać, a nie po prostu uderzać w pada, ale myślę, że jest to na razie taka mieszanka, więc to i to. Ja w takim razie jeszcze dopytam jeszcze chwileczkę, jeżeli chodzi o Tekena. Ponieważ zastanawiałem się i myślę, że wiele osób też o tym myśli, bo sama Litka została przyjęta bardzo ciepło. Tutaj możesz czuć się dumna, bo już kilka dużych turniejów zostało wygranych właśnie Lidią Sobieską. Także jesteś silna, a jesteś silna, bo jesteś mocna. Jak najbardziej, jako pani premier. Ale mi się wydaje, że ta postać zostanie z nami w Tekenie na troszeczkę dłużej, przynajmniej na kolejną część. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie mój domysł, ale ponieważ postać się przyjęła, zazwyczaj tak to wygląda. Czy, bo o chęci na pewno nie muszę pytać, że zakładam, że gdybym spytał, czy byłabyś chęta do odgrywania później roli Lidii w kolejnej części Tekena, powiedziałabyś mi oczywiście, że tak, ale może, tylko może, miałaś jakieś takie może dodatkowe teksty, które nie poszły, może coś, co by sugerowało, że Lidia faktycznie z nami dłużej zostanie? Czy możesz zdradzić coś takiego? Słuchajcie, nie pamiętam, czy jakieś teksty nie poszły. Okej, okay, dobra, to w takim razie to sobie zostawmy. A powiedz mi, bo to taka prośba i zakładam, że kilka osób, nawet więcej niż kilka, ale powiedzmy, że kilka, na pewno wiele osób chciałby faktycznie na żywo usłyszeć no, Lidię Sobieską. Także jeżeli masz te teksty przed sobą, mogłabyś to dla nas odegrać? Masz na pewno, przed chwilą ci wysłałem, także... No, jeden pamiętam, więc mogę od razu. Śmiało. Muszę wygrać dla wszystkich Polaków. Dokładnie tak. Ale wiesz, że to jest zastanawiające, że słyszeć coś takiego na żywo, to jest takie troszeczkę dziwne, jakby fajne, ale zarazem człowiek mówi, kurde, to było w grze, a tak na żywo jest taki no, ciekawy efekt. Takie, jest to trochę... Inna postać, nie? Nagle to mówi i tu się nie... To nie jest pani premier. Nie, ja po ustach poznaję, na pewno. Wiesz co, może wydaje mi się, że to jest takie generyczne pytanie i możliwe, że już je kilka razy słyszałaś, ale w sumie faktycznie to jest dla mnie ciekawe, ponieważ bardzo fajnie nam się rozmawiało, jesteś taką fajną, serdeczną, otwartą osobą i zastanawiam się, co taka osoba jak ty, co ciebie najbardziej cieszy właśnie w pracy aktorki czy aktorki głosowej? Co ty z tego czerpiesz najwięcej? Po pierwsze spotkanie z ludźmi. Mhm. Lubię pracować z ludźmi, więc to jest zawsze przyjemne. A po drugie, że mogę sobie pożyć innym życiem, czyli tak pozmieniać coś, pobawić się. Ja się lubię bawić w ogóle. więc tak, no to jest najprzyjemniejsze. A jeszcze jeżeli później... Raczej rzadko oglądam, ale chyba że animacja kreskówka, a jeszcze jak ogląda się siebie, w sensie słyszy się siebie i mam takie, to poszło dobrze. A właśnie widzisz... To jest taka satysfakcja, przyjemne to jest. To super, bo powiem ci, powiedziałaś coś ciekawego w tym momencie. Zazwyczaj, i to jest bardzo popularna opinia, nawet tych aktorów takich topowych, czy to polskich, czy zagranicznych, no choćby nawet ostatnio znowu mówił o tym właśnie Sztur, młody Sztur oczywiście, czy też młodszy, bo młody już nie jest, ale jak najbardziej młodszy, że wielu aktorów nie lubi oglądać ani swoich ról, ani słuchać siebie, czują się dziwnie, czują się źle, wiadomo, że czasami muszą, bo jednak chcą złapać rzeczy do korekty, a ty właśnie mówisz, że jakby słyszysz siebie i od razu daje ci to radość, że ciebie to po prostu jara. No, tak mam. Znaczy, z oglądaniem siebie jest gorzej. I tu też mam tak, że obejrzę, ale zawsze mam takie, ach, tu mogłam poprawić. Znaczy, może nie zawsze, zdarza się, że nie, ale to jest rzadkość.
A przy dubbingu no jest jednak tak, że ja dużo oglądam kreskówek, więc... Mamy podobne zainteresowania. Więc oglądam je z dubbingiem, bo mamy świetny dubbing, uważam. Więc to jest przyjemne, jeżeli nie mam jakiegoś zgrzytu. Zresztą nawet nagrywając słyszę się cały czas, więc trochę do tego swojego głosu jestem przyzwyczajona. Kurczę, mam fajne głosy, co chodzi. zgadzam się jak najbardziej. Też mi się podoba, też jestem fanem. Także Ola, słuchaj, z mojej strony ja ci życzę jak najwięcej momentów, żebyś cieszyła się słuchaniem swojego głosu, oglądaniem siebie, no i jak najlepszego podejścia do aktorstwa, czy to dubbing, czy to aktorstwo klasyczne, i żebyśmy widzieli cię w coraz większych rolach, no i też żebyśmy cię zobaczyli w dużych tytułach, jeżeli chodzi o gry. Także dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Ja też również dziękuję. Dziękujemy wam bardzo. Także nasz gość, wasz gość, Fighting Games Challenge, Bartek Bardziakupczyk, Mariusz Maniek-Dziarmaga, no i jeszcze raz Aleksandra Nowicka. Żegnamy się z wami, dzięki i cześć. Trzymajcie się. Przesadziła, karetka już tu jedzie.